Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu w Soviet Republic. I tak, no już chwilkę mnie tu nie było i tak troszeczkę zapomniałem, co tu w ogóle było trzeba do roboty. Nie wiem, jak tutaj ruszyć z tą wycinką, potrzebni są robotnicy, tylko moje pytanie brzmi, bo oni tutaj mają pusty plac. Czy ja najpierw muszę zasadzić te drzewa, czy oni sami je zasadzą, czy co oni zrobią? Tego jeszcze dokładnie nie wiem. Widziałem, że tutaj robotnik mi przyszedł, ale po jakie licho, to ja nie mam bladego pojęcia, jak tu nie ma nic. No i właśnie, no kolejna sprawa. O, paliwo jest dowiezione. W końcu dowieźli paliwo. No to świetnie w takim razie. Nie wiem dlaczego, ale w końcu to się zlitowali i dojechali. Spoko, dobra, to już jest załatwione. Przeglądnijmy dalej, jak to tu wygląda, bo już zauważyłem, że pracownicy zaczęli mi tutaj przyjeżdżać, już nawet ciepłownia mi działa, także jest naprawdę bardzo dobrze. Naprawiłem sytuację z tutaj ze ściekami, bo ostatnio miałem problem i był pełny zbiornik, już to jest naprawione, pracownicy są już zatrudnieni, pracownicy, robotnicy, ogólnie wszyscy, którzy tutaj są, to są właśnie pozapraszani. Jedynie no, co muszę zrobić, to wziąć i no, sprawić, żeby zaczęli tu mi mniej narzekać. I co się dziwię, że jeden obywatel brakuje żywności, jeden obywatel brakuje mięsa, elektroniki. To mnie trochę dziwi, bo tak, no to z tego budynku to on może dojść wszędzie dosłownie i nie wiem, dlaczego jemu tego brakuje. Nie wiem, czy mam to olać, czy co mam z tym zrobić, nie mam bladego pojęcia. Także to sobie na razie odpuszczę. Raczej wszystko inne działa. Zadowolenie zbyt niskie. No, co ty nie powiesz? No, dostępny nowy pojazd. Spoko. Dużo tego jest? O kurwości. Dobra, usuń wszystko. Niech to przyjdzie za jakiś czas. Dobra, w takim razie co? To już zaczęło mi produkować i mam już w magazynie 4,4 oraz tu mam już 86 ton. Coś już moglibyśmy z tym podziałać. Nie tyle, co może wysyłać na granicę, chociaż też mógłbym. Jakiś pieniądz z tego byłby. I może właśnie spróbujmy, zobaczymy, czy coś jestem w stanie wykombinować. Dystrybucja. Czy ja darmową jeszcze mogę postawić? Centrum dystrybucyjne. Mam 2 na 5 postawionych. Także można by było wykombinować jeszcze jedno centrum dystrybucyjne postawić. I to centrum dystrybucyjne zajmowałoby się wywożeniem czegokolwiek. No, problemy z ogrzewaniem, wszystko ma problemy. Dobra, to centrum dystrybucyjne zajmowałoby się wywożeniem z tego magazynu na granicę. Tylko byśmy sobie teraz zaznaczyli w ogóle jaki pojazd jest potrzebny. Nie za dolary. Tutaj kupimy i tak potrzebujemy. To jest chyba skrzynia może zamknięta. Płody rolne, tak, to w skrzyni zamkniętej, więc na pojemność zerknijmy. I właśnie ten by wywoził, ale on by wywoził dopiero, tu sobie zaznaczymy, że stąd dotąd. No i teraz tak, tutaj załadunek i dopiero jak będzie w magazynie, ile, 60% załadowania magazynu, to on nam to będzie wywoził stąd tam i będzie to sprzedawał. I w ten sposób już mamy załatwioną sprawę, jeśli chodzi o wywóz. I więcej nie będziemy się tym przejmować. Teraz zadowolenie jest zbyt niskie. Problemy z ogrzewaniem. Tutaj produkcja zatrzymania. No, oczywiście, że tak. Dostępny nowy typ pojazdu. Dobra, to mi nie jest nic z tego potrzebne. No i tak, no oczywiście obywatele będą nam uciekać. Tutaj miałem zaznaczyć, żeby tylko robotnicy czekali. Tak właśnie jest. No i tak, gdzie powinni pracować? No niestety tego nie zaznaczymy, ale już z tego przystanku możemy i jest to zaznaczone. Dobra, zaznaczyłem to wcześniej. Dobra, już coś tam zaczynam sobie przypominać. W razie jak będzie za mało jeszcze ludzi, to zaraz pobudujemy jeszcze więcej tego wszystkiego. I tak, miałem zająć się też modernizacją dróg. To jest dość mocno istotne. I tak, pierwsze co, to sobie zmodernizujemy właśnie te oto drogi. Z tego względu, że one mi są najmniej potrzebne. No tu do stacji paliw to tak trochę średnio na razie. Niech się skupią na tych drogach. Następnie możemy sobie zmodernizować może tę drogę również. Żeby nie było.
Żadnego problemu. I tak, no właśnie, teraz tutaj powstaje mały problem, ale tym się zajmę jeszcze troszeczkę później. Teraz tak. Z tego centrum dystrybucyjnego można to tak zrobić i jeszcze może w tę stronę. I tyle chyba na razie. No jeszcze w sumie tu możemy, bo ta droga nie jest aż tak mocno uczęszczana. No i dobra. Coś już tutaj... Dobra, na razie niech zrobił to. Tym na razie się niech zajmą, niech na tym się skupią. I teraz tak, chyba nie ma możliwości sprawdzenia, ile w którym domu jest mieszkańców aktualnie. W sensie, no, bez klikania tak na każdy dom, bo nie wiem, nie znam czegoś takiego. Więc cóż, zróbmy teraz drugie miasto, znaczy drugie, no rozbudujmy to miasto. Tym razem będzie to większy miało skład i jakiś porządek. Pobudujemy więcej lokali. I teraz tak, tereny mieszkalne i od razu pobudujemy sobie duże budynki mieszkalne. Pójdziemy od razu w kolosy 337. To jest chyba największy. Chociaż może, cholera, sam nie wiem. Bo w te małe iść to tak trochę szkoda czasu. Dobra, to pobudujmy. Tu gdzieś droga, nie jest żadna droga potrzebna, no i świetnie. Pobudujmy w takim razie te bloki. Pięknie, bo akurat jest do wszystkiego podłączenie. Jeden blok, drugi, trzeci i czwarty. Tyle nam wystarczy tych bloków. Od razu podciągnijmy prawidłową drogę. Niech oni to pobudują już jak trzeba. Czekaj, bo coś mi tu, o właśnie, nie pasowało. Czy można? Patrzcie jak pięknie. Można. Podciągniemy tę oto drogę właśnie tutaj. Dobra. To skasujemy. Zaraz, żeby nie było. Usuń drogę. Właśnie tu ostatnio mi mówiliście, żeby kasować drogi. Tylko w taki sposób, w jaki tutaj... O, masz. Serio? Ja tak nie chcę. No ja tak nie chcę tego. Żeby kasować właśnie tymi dedykowanymi urządzeniami, że tak powiem, do kasacji. I na tym właśnie się skupimy. Od razu prawilną drogę zrobimy, żeby nie było żadnych niedomówień. Już będziemy szli właśnie w takie prawilne. O, tu już się zrobiła, ale poprawimy to również. Dobra, i myślę, że w ten sposób nam wystarczy póki co. Nie wiem, czy to da radę tu podciągnąć. By się przydało. Na pewno by się przydało. O, pięknie. I to co najwyżej jeszcze podciągniemy tutaj. No i już jest dobre przejście, dość szybkie. Jakiś znak zapytania się pojawił. O co chodzi? Do kogo ten znak zapytania? Aha, tu mi ugrzęzła. No, okej, dobra, jej wina, nie moja. Zerknijmy, czy każdy budynek ma, bo nie zerknąłem, wodę i wszystko inne. Nie, teraz to ja nawet nie zerknę. Dobra, czyli muszę najpierw sobie kliknąć. O, rozpocznij budowę. Tak, aby z tego nie pójdzie. I tak, czy ścieki? Czy ścieki docierają? Pięknie, docierają wszędzie ścieki. I czy dociera woda wszędzie? Cudownie, woda też wszędzie dociera. No i teraz jeszcze prąd nam został do sprawdzenia. Prąd nie dociera. Dobra, no to prądem trzeba się zająć, ewidentnie. Nie ma innej opcji. I teraz tak. Gdzieś tu by się przydało zrobić mało rozdzielnie. Podstację na pewno postawimy. Tylko tak, żeby ona tam nie sięgała, bo to się mija zupełnie z celem. O, gdzieś tutaj trzeba będzie tą podstację zrobić. Żeby ona tylko sięgała właśnie do tych budynków, do których mi prąd jest potrzebny. Czyli właśnie tutaj. Okej, więc teraz linie średniego napięcia. A gdzie to było? Transformator? Transformator mi jest potrzebny? Nie, chyba. Rozdzielnia wysokiego napięcia. Teraz jak to było? A, jest, rozdzielnia średniego. No właśnie, o to chodziło, o to chodziło.
Teraz, żeby to miało rączki i nóżki, trzeba by było gdzieś to tu podłączyć. Mniej więcej w tym miejscu, tylko ja nie podprowadzę wtedy drogi żadnej. W sumie, no ale tak. Jak ja to teraz zrobię tak, jak ja sobie wymarzyłem, to nie będą mieli prądu. Czyli co tu teraz zrobić, żeby to grało i śpiewało? Ciekawe, czy jak ja to postawię w tym miejscu, czy ja jestem w stanie pociągnąć linię, tę linię w tym miejscu. Jestem w stanie, no i świetnie. Czy tu? Oj, nawet tu jestem w stanie pociągnąć. Super. W takim razie to trzeba będzie podciągnąć gdzieś w tym miejscu. No i później, no co, no trzeba... A, chwileczkę, a czy ja stąd jestem w stanie od razu pociągnąć? O, jak superancko. Od razu stąd jestem w stanie podciągnąć się. O, jak super. Dobrze. Chyba. Bo chyba to tak właśnie będzie, nie? Dobra, niech to już tak działa sobie. I teraz tak, stąd musimy sobie pociągnąć w tamtą stronę. Tak, żeby to jakoś wyglądało. No i dobra. To chyba teraz już będzie dobrze wszystko wyglądało. Kliknijmy, niech oni to zaczną budować. Tutaj drogą pewnie trzeba to podprowadzić. A jak? I nie mogę. No po prostu cudownie. Właśnie na to liczyłem. Na to liczyłem, że to tak wyjdzie pięknie, fajnie, super. No dobra, usunijmy. Dlatego nie mogę, to pewnie to tylko buldożerem. To usuń mi to. Tak. Batelinię też trzeba usunąć w takim razie. No jeszcze raz spróbujmy. Zaryzykujmy w tym miejscu. I zobaczmy, jak teraz będzie wyglądała sytuacja z drutami. Patrzcie, tak to nie zadziała. No nic, no może to jednak tak będzie. O, nie działa. O. Tu zadziała, ale tu gdzie ja tego chcę, to nie działa. Dobra, to my się podłączymy w ten sposób. Dobra. No i teraz tu przejdziemy jakoś. Zaraz, bo tu są już, tylko ja ich nie widzę. Dobra, chyba to tak mniej więcej ma być. Więc rozpocznijcie budowę i zobaczymy, co z tego wyjdzie teraz. Problem z ogrzewaniem. No niestety. No ludzie cały czas się wyprowadzają, także na pewno trzeba będzie pozapraszać nowych. Tutaj muszę podciągnąć drogę. I to zrobimy na razie zwykłą drogą gruntową. Innej nie będziemy tam wrzucać. O, już skończyli modernizację. Super. W takim razie zróbmy to, pojedziemy teraz dalej. No właśnie, tego się obawiam, że jak zacznę tu budować, to... No ale no nic, no kiedyś trzeba będzie to zrobić. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy. I co, i teraz nie wyjedzie. Czy da radę jeszcze? Jeszcze da radę. No i spoko. Dobra. Niech mi to modernizują. Teraz tak, w sumie mógłbym zmodernizować też ten fragment drogi. Tylko nie wiem, jak oni mi tu wyjadą. Ale w sumie to może będzie pikuś. Nie wiem, w sumie. Aha, ten już krąży. Oj, spieprzyłem. Dobra, może jednak będzie dobrze. Może jednak będzie dobrze. Trzymajmy się, miejmy nadzieję, że będzie ok. Dobra, czyli tak, tu już pobudowaliśmy. Jedzenie będzie w razie co wysyłane.
Więc teraz musimy się skupić dalej na żywności, bo tak, skoro mamy już rolnictwo, to skupmy się właśnie na już stricte żywności, czyli zakłady spożywcze. To gdzieś też musimy sobie pobudować, żeby było w miarę blisko. Pobudujemy to tuż przy granicy, znaczy tuż przy naszej nie farmie, no tak, gospodarstwie. O, też zostałem poprawiony ostatnio, że to nie Ameryka, tylko można powiedzieć Polska i że nie farma, a gospodarstwo, więc zrobimy to blisko gospodarstwa. Tylko tak, czy te, o, jeszcze w ten sposób byłoby połączone. No, to byłoby już całkiem fajnie. W takim razie. No, tylko tą drogę jeszcze usuniemy, bo ona nam tu w ogóle nie jest potrzebna. I teraz możemy się zająć zakładem. Tak, tylko że tu jest droga. O! Trochę mi ten napis tu zasłania cokolwiek. Ja nie widzę, co ja w ogóle buduję i gdzie. O, dobra, widzę, że jest połączone. No i chyba właśnie w ten sposób to zrobimy. I wtedy nie będę musiał chyba nic przewozić, tylko cały płód rolny będzie automatycznie dostarczany do zakładu żywności. No i zakład żywności będzie z automatu produkował wszystko. Chyba tak to właśnie będzie, nie? Jeszcze jakieś ścieżki by się przydały. Do zrobienia. Tu do tej drogi nie mogę. Do tej? No nie wiem. Dobra, tą ścieżkę na razie sobie odpuszczę. Ale tą ścieżkę to już zrobimy. Dobra. Pięknie. O, już zaczyna padać śnieg. No i odśnieżarki nie wyjadą. Ajajajajaj. Dobra, to w takim razie zrobimy to w ten sposób. Tutaj drogę da radę? Nie cholery. Zaraz, zaraz, bo to jest chodnik, nie droga. Nie uja. Nie pyknie. Także... no, jest odśnieżone, nie? A koparki wszystkie są tu, także no, skisiłem robotę. Okej. Teraz tak. Jak już żywność byśmy mieli, to trzeba będzie zrobić coś na zasadzie, żeby tą żywność dostarczało nam wszędzie. O, już tylko 162 osoby. Dobra, to trzeba pozapraszać w takim razie. Stąd się dużo ludzi wyprowadziło, bo właśnie oni mają najwięcej problemów. No, oczywiście tym... aj, cholera. Teraz na zimę nawet nie będę ich zapraszał, bo to się mija chyba z celem. No... chociaż dobra, zaprośmy. Niech będzie moja strata. Teraz zerknijmy, jak tu wygląda sytuacja. No tu jest troszeczkę lepiej. Ale nadal zaprośmy ich. Zapraszajmy jeszcze i tutaj. No bo jednak musimy coś tu wykombinować, nie? Żeby nam ludzie pozostawali, nie uciekali. No i poszli w końcu do tej roboty, a mianowicie do ciepłowni. Dobra, tutaj mamy to, tutaj mamy to. Dobra, czyli już wszędzie wszystko jest. Superancko. Dobra, no wiadomo, no teraz będą o wiele wolniej jeździły, no bo jak? Nie ma jak dostarczyć tu pracowników. Aż wiru nie ma, a ona jest zablokowana. No i pozamiatane. Szkoda, że nie można tego cofnąć w żaden sposób. Pewnie tylko i wyłącznie likwidacją drogi i postawieniem na nowo. Ciekawe, czy w ogóle w jakikolwiek sposób oni teraz to zrobią, ale to nic. To zostawimy na kiedy indziej. Dzisiaj skupimy się głównie na tym, żeby cokolwiek zaplanować. Żeby cokolwiek zaplanować i zobaczyć, co z tego tak naprawdę wyjdzie w następnym odcinku. Więc tak, jak już mamy żywność, no to płody rolne są też potrzebne do wytworzenia alkoholu. Więc też możemy
postawić alkohol w pobliżu. Proszę bardzo, jak pięknie. Ale to nie w tym miejscu. Chociaż nie, w dobrym miejscu. Bo w razie jak nie stąd, to z silosów będą brane produkty. Więc jest spoko, myślę. Myślę, że to będzie dobry sposób. No okej, okay. I teraz drogę sobie doprowadzimy. Na razie piaszczystą, bo mamy deficyt ze wszystkim. Teraz tak, ścieżka. W sumie też zrobimy piaszczystą. Niech to będzie tak. I zerknijmy, jak wygląda kwestia wody. Czy to w ogóle będzie miało sens? I prądu. Prąd tam nie dochodzi. Chociaż może będzie dochodził prąd. Ale tu na pewno nie będzie dochodził. To będzie trzeba później podstawić tą stację. I teraz tak. Jeśli chodzi o wodę. Jak wygląda kwestia? Woda będzie. Ok. A ścieki? Ścieki już nie. Dobra, to będzie trzeba później ściekami się zająć. Ajajaj, no skisiłem je, że hej. Teraz tak, czy oni w ogóle coś tutaj zaczęli robić? Nic. Dobra, ja to zapauzuję, bo skiepściłem to bardzo. Usuniemy te właśnie fragmenty drogi. Te również. Bo to się mija z celem, żeby to tak właśnie wyglądało. I zbudujmy to na nowo. Zbudujmy... Oho. No to ładnie sobie zrobiłem. Oho. No, całkiem. Całkiem po uju. Czemu ja... Jest kolizja? Jaka kolizja? Ty jesteś kolizja. Masakra. Dobra, tej drogi tu nie będzie. Co, jeszcze jakaś kolizja? Co oni? Z bzika spadli jakiego, czy co? Dobra, tu może być doprowadzona. A tu? Tu nie huhu. No wy tak serio. Tyle pieniędzy w łoto. Masakra. Zróbmy. Ej, no co tu się dzieje? Dlaczego ja tej drogi nie mogę wybudować? A, tu coś jeszcze chyba jest. To jest chyba ten chodniczek jakiś. A jak? Dobra, pewnie on tak przeszkadzał. A jak? O, cie panie. Masakra. No to sobie poprawiłem sytuację, nie ma co. Super jest. Po prostu ja w to nie wierzę. Dobra, tu drogi są. Tutaj też. Dobra, proszę wyjeżdżać i mi to odśnieżać. Proszę działać, zacząć działać. Dobra, czemu ty nie możesz? No już możesz dojechać. Już drogę chyba... Chociaż tu jeszcze chyba nie ma drogi. Czy jest droga? Nie ma drogi. Dobra, postawmy tą drogę jeszcze raz. Dobra, już teraz nie będziesz mógł mi narzekać, że nie możesz. O, i ruszył. Dobrze. Sytuacja uratowana, chociaż trochę. Chociaż trochę. Już teraz zacznie się cokolwiek dziać. I tak, przez te przystanki oni mogą przejeżdżać. I moje pytanie brzmi, czy jak postawię przystanek, już ten lepszy, czy oni dalej będą mogli przez przystanek przejeżdżać, czy już nie? To jest dość ciekawe. No trochę nagmatwałem na tym odcinku, no ale no, mówi się trudno. I tak, czy ciepłownia? Tak, ciepłownia nam działa, czyli już troszeczkę sytuacja jest opanowana. Czego wam tak naprawdę brakuje? Brak przedszkola, no ale kurde. Dobra, jak będzie więcej ludzi mieszkało, to będzie o wiele lepiej, no bo jednak widać, ci ludzie nie ogarniają tej całej sytuacji. Czemu?
A, bo tak, ja nie zatrudniłem ludzi. No. Znaczy nie zatrudniłem, nie zaprosiłem. Chyba. Czy oni tak szybko pouciekali? Ja już sam nie wiem. Zgłupiałem. Dobra, niech to się wszystko zrobi. Niech nastanie już wiosna. Niech się zrobi cieplej. To będzie to miało ręce i nogi. No tutaj całe szczęście dojdzie nam około 1000 mieszkańców. Także już to ja w jakiś sposób tam zasili. No tak, wy na razie jeszcze nigdzie nie możecie dojść. W jakiś to sposób zasili te wszystkie budynki. Mam nadzieję, że będą mogli tutaj podchodzić do tych miejsc. Jeśli nie, to będzie mała kaszana. Bo na razie to jest dość ciężko na samym początku utrzymać tu cokolwiek. Najprawdopodobniej bardzo źle się za to zabrałem. Tu jeszcze zatrudnimy, znaczy zabiorę was. No. Wy to najchętniej to, żebyście tu pracowali. Dobra, chociaż ogrzewanie działa. Ja tu mam 12, a tu 7 potrzebuję. No i dobra, jest. Tylko oni zaczną uciekać. Czemu jest zbyt niska temperatura? Przecież już wszystko działa jak trzeba. Ciepłownia działa. Jaki wy macie problem z temperaturą? Przepełniony zbiornik na ścieki. O, masz ci los. Tu ścieki coś nie działają, albo w ogóle ich nie ma. No to może takich nie ma, o masakra. A czy tutaj ścieki też muszę podprowadzić? Też. I tutaj też. Kurde, zupełnie o tym zapomniałem. Dobra, to już w takim razie działamy. Wybudujmy te ścieki. To tak, zbiornik na ścieki. Pobudujemy. Dobra, niech złapie jeszcze trochę tamte miejsca. Niech on sobie siedzi tutaj, ten zbiornik. Teraz dalej. Odprowadzanie ścieków to chyba zostawimy tamto miejsce. Bo tak, to jest do ścieków. Tak, to jest do ścieków. Więc tu musimy to podprowadzić. Okej. Okay. Czy w ogóle jest możliwość jakaś? Stąd wychodzi. A, jeszcze jedno mogę podprowadzić. Dobra. Skoro tak, to będzie trzeba to ładnie zrobić. Tylko tak, żeby to miało ręce i nogi. Stąd mogę kawałkiem poprowadzić, później pompa i znowu kawałkiem pompa, ok. No to zerknijmy, jak to będzie wyglądało. Czy ja mogę się do tego przyłączyć, czy... Nie, nie mogę. Muszę oddzielną rurę prowadzić. Chyba. Czyli na razie podprowadzimy to dotąd. No tak, tu mamy zbiornik, mamy zwykłe rury, nie mamy żadnych krzyżaków i tym podobnych, o, coś takiego rozdzielaczy, nie, ciekawe, a to do wody rozdzielacz, to on nie będzie działał. Okej, okay, to z miejsce załadunku, oczyszczalnie ścieków, odprowadzanie ścieków, a jest kolektor, o, dobrze, to kolektor się postawi w takim razie. Teraz tak, w którą to stronę musi być odwrócone? Okej, okay, tu wchodzi, tędy wychodzi. Czyli tak to musi być postawione. Dobra, pauzujemy. I teraz tak. Do usuwania rur. Jak ja usunę, to znowu będzie problem. Ale trudno. Trudno się mówi. Trzeba postawić kolektor. Coś tu stoi. Droga. Mhm. No, pięknie. O, tu mogę dopiero to postawić. Okej. To usuwamy jeszcze bardziej. Nawet jeszcze bardziej usuniemy. I teraz zajmijmy się tymi rurkami. Tak, tą rurę podczepimy tu. Tę rurę podczepimy tutaj. I teraz... Stąd podczepimy się. Aha, dupa. My się nie podczepimy. Teraz pytanie moje, jak to tu wygląda? O, tu jest niżej jak tutaj.
To ciekawe, czy to pompuje w ogóle. Pewnie stąd nie będzie mi szło dalej. Jeśli tak będzie, no to będzie lipa trochę. I będzie trzeba pompę postawić w tym miejscu w takim razie. No i co? No i ja myślę, że teraz tutaj trzeba będzie pompę jeszcze postawić. Gdzie te pompy są? Tu jest pompa. Wsadzimy pompę taką. Ten mniej więcej sposób. Dobra, i teraz podczepimy się rurami. Ja wam powiem, że to jest bardziej skomplikowane niż to się wydaje. No i znowu, a ja muszę te rury teraz skasować. Ciekawe, czy ja się teraz dam radę. Ani huku, patrzcie, co tu się dzieje. Jest jakiś kiszka, no. Dobra, zacznijmy od początku. A więc stąd rurka do pompki i z pompki do kolektora. No i dobra. I teraz to już ma ręce i nogi. Tylko pytanie brzmi, czy stąd będzie pompować i czy stąd będzie leciało do kolektora. Zacznijmy to budować, zobaczymy, co się wydarzy dalej. To jest bardzo ciekawe. Pięknie, mamy już budynek. Superancko, przyszli nam obywatele. Ogrzewanie doprowadzone, prąd doprowadzony, tak, woda doprowadzona, ścieki również, także jest naprawdę dobrze. No dzieci nie chodzą do szkoły, no co ty nie powiesz. Robotnicy nie czekają, ale zaraz może zaczną. Miło by było. Dobrze, no całe szczęście tu jest naprawdę dużo ludzi, także oni się zaraz tu porozchodzą i może nastanie jakieś szczęście w tym mieście. Zaraz się wszystko okaże, wszystkiego się dowiemy. No problem z ogrzewaniem. A gdzie wyjdziecie? Wy tak z buta... No nie żartujcie. Wy z buta ciśniecie do roboty? Ale numer. I to taki kawał drogi. Nie, tu już znikają. Serio? To pasażerowie, oni z tamtego, na tamten przystanek nie mogą? To oni przychodzą na ten przystanek. No pogrzało ich, won mi stąd. Tu robotnicy tylko mają czekać. Nie ma żadnych pasażerów, nie ma turystów. Ludzie, spaduwa. No takie rzeczy. Do roboty, ludzie. O kurwości, toście wymyślali. Dobra, tu interes zaczyna kwitnąć, coś może zaczną zarabiać w końcu. Dobra, jest trochę miejsc, także w przedszkolu to już nie stanowi problemu. Szkoła, no do szkoły nikt nie spaceruje. Aha, szkoła jest za daleko tych budynków, no po prostu cudownie. Ja coś czuję, że jak już te budynki wybudowałem, to będę musiał te stare zburzyć i zacząć budować nowe. I wiecie co? I w tym momencie ten odcinek już zakończymy. Było sporo zamieszania w tym wszystkim. Ale już w następnym odcinku ogarniemy troszeczkę więcej i zaczniemy naprawdę już bardziej działać. No bo miałem teraz większy przestój w tym wszystkim i zapomniałem co, gdzie, jak i po co. Także stąd to całe zamieszanie. W następnym odcinku będzie już o wiele, wiele lepiej. A póki co, żegnam się z wami i do następnego. Trzymajcie się, cześć.